Adam Wiśniewski. Minęło kilka dni i znowu się spotykacie, jak tutaj z kolegami, nie wiem, czy już były rozmowy na temat świąt, nowego roku. Tak, stęskniliśmy się za sobą, mieliśmy 45 dni przerwy. Oczywiście każdy już przed świętami rozmawialiśmy o tym, jak będziemy święta spędzać, kto gdzie wraca, gdzie będzie Sylwester, także to jesteśmy tutaj na bieżąco między sobą. A w Twoim przypadku właśnie ten Sylwester to gdzie? W domu. Oczywiście jest małych trójka dzieci, więc na Sylwestra nikt zbytnio nie chce ich wziąć, więc siedzimy w domu, przyjdą znajomi, przyjdzie rodzina i spędzamy Sylwestra w domu. W trakcie zgrupowania w Płocku wiem, że była okazja do oglądania meczów naszych pań, reprezentacji polskiej kobiet. Jak to wyglądało właśnie przez szklany ekran? Oczywiście dobrze to wyglądało. Oglądaliśmy nawet podczas posiłku, tak? Bo to był czasami w godzinach tak, gdzie był posiłek, więc mieliśmy duży telebim wywieszony w hotelu, oglądaliśmy, kibicowaliśmy. Raz było, że tylko doktor nas informował, jaki jest wynik, no bo mieliśmy w tym czasie trening. No już następne mecze już mogliśmy oglądać. Czyli 2015 rok to wasz medal w Katarze brązowy, czwarte miejsce naszych pań, czyli też bardzo dobre miejsce. Czyli taka dobra uwertura przed 2016 rokiem? No tak jak powiedziałeś, akurat ten 2015 był, można powiedzieć, rokiem udanym. No teraz jest 2016 i jeszcze wydaje się, że ten rok będzie jeszcze ważniejszy dla piłki ręcznej, dla całego sportu. Oczywiście tutaj mamy Euro 16 w Polsce, mamy olimpiady, mamy wcześniej kwalifikacje i dziewczyny i my. Więc no życzę im, żeby się dostały dziewczyny i życzę nam też, żebyśmy się dostali do tej olimpiady, no bo wiadomo, że olimpiada jest takim najważniejszym imprezą sportową. Właśnie, jesteśmy przed dniem turnieju Christmas Cup we Wrocławiu. Stąd w 2008 roku nasza reprezentacja właśnie wygrała turniej kwalifikacyjny i pojechała do Pekinu, czyli rozumiem, że podobną drogą będziecie podążali. Miejmy nadzieję, że to takie szczęśliwe miejsce dla polskiej reprezentacji. Ja pamiętam, byłem nawet tutaj jako kibic, bo miałem kontuzję kolana, więc przyjechałem kibicować kolegom. Udało się, awansowali. Potem piąte miejsce w Pekinie. Szkoda, bo było blisko. Jeden mecz akurat nie wyszedł, no ale taki jest sport niestety. Nie wszyscy mogą wygrać. Teraz może o Euro 2016. Czy lubicie grać pod presją? Bo nasi kibice na pewno będą trzymali do was kciuki, będą mocno dopingowali, ale ta presja będzie ogromna. Na pewno presja będzie ogromna. Gramy u siebie pierwszy raz mistrzostwa. Graliśmy nieraz przed polską publicznością, to już w tych naszych największych halach było i po 10, po 11 tysięcy ludzi. Wiadomo, wiem, że to były turnieje, teraz będzie na pewno większa presja, no bo każdy oczekuje od nas dobrego wyniku. Kibice na pewno będą nas dopingować, bo jesteśmy takim żywiołowym krajem, więc będą za nami na pewno. No, musimy spełnić oczekiwania, co tu dużo mówić. Czyli? Zajść jak najdalej. No i niech tak będzie, dziękuję bardzo. Dzięki.